Nie bijcie. Wczoraj schrzeniłem, przedwczoraj schrzeniłem. Nie potrafię przejść levelów bez straty życia, ale przynajmniej dobrze się bawię. A zawsze tłumaczą mi, że jeżeli w momencie, kiedy tryharduję w grach, to powinien się po prostu dobrze bawić, bo to gry są tylko. Więc ja się dobrze bawię. I dzisiaj kolejny level, w którym będę się dobrze bawił. I będę tracił życie, dobra, nie? Nawet nie próbuję mówić, że nie będę tracił życia, będę tracił życie. Tylko teraz zobaczmy sobie, jak można byłoby to ładnie wszystko ustawić, ponieważ ten level wygląda na dość... Nie chcę być prosty, ale... Więc widzę jakieś ustawienia, które bym musiał zrobić. Nie wiem, czy nie powinien robić tego priority, bo ja tego priority nie wykorzystuję, to jest mój problem chyba. Zrobię tak... Zrobię tak... No tak. Chciałem na przykład ustawić, żeby było, wiecie, na samym dole i tak dalej, ale potem wspomniałem to, co mówiłem w ostatnim odcinku. Czyli... Te maszynki muszą się mniej więcej łapać ze sobą. Okej, okay, to pierwsze działko nie będzie, ewentualnie zrobię coś w tym stylu, że zrobię tutaj drugą leczącą. Potem jakoś to złapiemy. Potem jakoś to złapiemy, żeby to jeszcze leczyło. Ewentualnie mógłbym zrobić już, ale to będzie dużo pieniędzy. Zaper jeszcze jeden w to miejsce. Karabinki niech biją. Tu. Tu. Nie, to będę chciał robić działko. Tu. Jak powiedziałem, to chcę zrobić działko. Teraz tak. To działko. Nie wiem, czy nie powinno się skupić na czerwonym, tylko i wyłącznie. Bo na razie to jest jako jedyne mocne działo na tej linii. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie mamy tak, że. Mamy parę jednostek, które nie mają wsparcia od leczenia. Co może nam się, źle skończyć, ale wydaje mi się, że jakoś to ogarniemy. Jakoś to ogarniemy, prędzej czy później. Mówię, to na razie nie dostaje leczenia, więc na to trzeba uważać. Teraz mógłbym przyspieszyć w sumie, żeby dostać więcej pieniędzy. Tak, ten zaper powinien być wystarczający, żeby to zniszczyć, prawda? Tutaj dajemy helikopter, ten zaper, jak tam robi robotę? Robi robotę, zrobi robotę, nie ma opcji, żeby nie dał sobie rady. Tutaj wylatują rakietki do naszych helikopterów i samolotów. Możemy robić sobie kolejne działko, które zrobimy sobie w sumie w tym miejscu. Leczenie teraz, zastanawiam się, jak będzie trzeba rozstawiać. Tutaj puścimy falę. Jednocześnie będziemy musiał puścić to miejsce. To jest pewne. To nawet nie ma żadnego zastanawiania się, czy tak powinno być, czy nie. Niech się to skupi na tym. Dziękuję. Bo inaczej tutaj nie mamy potem żadnego zapora, który by mógł to zniszczyć, więc to musi być priorytet. Górna alejka ma troszeczkę łatwiej. Troszeczkę. Minimalnie tam ma łatwiej. Teraz tak. Kolejny samolocik. Nie wiem, czy chcę zbierać już na leczenie. Chcę zbierać już na leczenie, ponieważ nie chcę stracić tej wieżyczki. To jest mój plan, to jest mój plan. Teraz tutaj rakietki, żeby to zniszczyć. Leczenie będzie mi za 64 golda. Niewidzialne jednostki, naprawdę. Undetected by not electric tower. Znowu. Tylko elektryczne towery to widzą, albo inaczej, wykrywają je, potem wszyscy mogą atakować. Tak, czyli muszą pierw wykryć, a potem wszyscy mogą atakować. Alright. To mi akurat pasuje. To jest też dość ciekawa mechanika, że trzeba pierw odkryć. Tylko właśnie, one jakby po chwili znikają tak czy siak. Czy będę musiał więcej elektrycznych wystawić w takim razie? O, straciłem jednostkę tutaj. Shit. Nie zauważyłem tego. Więc tak, robimy tak, działko, puszczymy falę, znaczy działko, leczenie. Teraz tutaj wszystkie jednostki niech sobie wyjeżdżają, spokojnie, wszystko mam pod kontrolą jak najbardziej. Zobaczcie, oni mogą teraz przejechać przez niego, więc się blokują tutaj. Działko to jest dodane. To jest w sumie spoko, że nie mogą przejechać szybciej i się tak blokują. Dodajemy sobie samolocik. Nie patrzcie, oni to już wszystko niszczą od szybko strzelających działek, a to się dalej nie zniszczyło. Cudowne po prostu.
Po prostu cudowne. Niezamierzone, ale cudowne. Możecie to zniszczyć, bo to ma mało życia już, więc chciałbym, żeby to zniknęło. Proszę. Tutaj dajmy w takim razie jeszcze prąd. To miejsce, najpierw jakby się ktoś takiego przechodziło daleko. Puszczamy razy kolejną falę, nowy przeciwnik. Veiler makes it undetectable. Aha, czyli to będzie ustawiało niewidzialne jednostki, które będą się odkrywać samemu. No, ciekawe, ciekawe, naprawdę ciekawe. W ogóle, czy to się łapie z tym? Zasięgowo? Nie wiem, czy coś zalicza zasięgowo. Może tak, może nie. Wiadomo, różnie gry działają. Różnie gry działają, to jest ten problem. Bo nie można tego z tego przez to odczytać. Okej, tutaj walniłem piorunami. Znaczy tym, rakietami, żeby to, nie, te znikające jednostki nie były. Tutaj robimy sobie karabin w środek. Żeby helikoptery i samoloty troszeczkę podostawały damage'u więcej, bo widać, że zaraz nam to zaczną przelatywać. Trzeba byśmy chcieli. W sensie jedno, dwa, trzy życia możemy stracić, ale nie więcej. Dawaj, 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 dawaj. Tam uciekają już, uciekają, do zniszczenia są. Ajajaj, jednak dwa życia straciliśmy. Dwa życia, to nie jest w sumie tak słabo. Pyk, tutaj rakiety w to miejsce. Zrobić kolejny karabin. Nie, chcę ulepszyć ten karabin. Ulepszyć ten środkowy, tak jest. Bo teraz potrzebuję troszeczkę większego wsparcia na tej górnej alejce. Musimy tam pomóc, bo inaczej będzie z nami słabo. Życie, jak robi ich niewidzialnych, to jest stałe? Czy jednak... o, jeżeli zniszczę jednostkę, to już się pojawiają. To całkiem też spoko. Tu zrobimy jednostkę, która będzie atakowała te dwie linie. Nie będzie mi obchodziło zbytnio, którą będzie fokusowało, byle po prostu atakowało. I teraz tak. Ulepszymy to oraz to. Te dwa działka, które... z czego jedno ma priority, a drugie ma po prostu ten wstęp, który musi bronić. No, chciałem byś puścić falę. Co to jest? Freezer. Resistance to physical attack. Paralyzes your towers. Phases over enemies. To jest połączenie paru jednostek naraz. I tylko znowu piorun może atakować. Jeżeli dostanie piorun paraliżem, to co wtedy? Mam nadzieję, że pioruny po prostu nie mogą dostać paraliżu. Wygląda tak, jakby nie mogły dostać. Przynajmniej nie dostały. Może po prostu jestem szczęściarzem. No tak, ulepszamy tą wieżyczkę. Teraz bierzemy drugie 300 na tą wieżyczkę. Czemu tą ulepszymy jako pierwszą? Ponieważ wydaje mi się, że tak powinienem zrobić. Takie mam po prostu przeczucie. Takim po prostu przeczuciu zostanę. Pomóżcie tym tutaj, co przatują. Proszę, 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 proszę. A ja chociaż tego? No muszę użyć po prostu nalotu, nie chciałem więcej HP tracić. Nie chciałem więcej HP tracić. Zrobimy sobie tutaj piorun, że atakowało w dwie strony. Żeby było pewne, że jeżeli coś będzie przejeżdżało, to nie będę się skupiał tylko na jednej. Na przykład jeżeli bym ustawił tutaj, nie będę się skupiał tylko na jednej, jeżeli ustawię tutaj, tylko zrobię ich po środku i powinno być lepiej. Wiem, że miałem wydać pieniądze na to, żeby zrobić upgrade tego tureta, spokojnie. To zrobimy te. What? Okej, okay, myślałem, że nigdy już tego nie kliknę. Jakiegoś powodu nie chciało mi kliknąć, tu jest jakby takie pole, którego nie mogę klikać. Cokolwiek. Tak, czy ja chcę to zniszczyć, czy nie? No, przestań paraliżować wszystko. Dziadzie jeden. To musi się skupić. Pyk, niech tu wybuchnie. Dawaj, paraliżujesz go tam. Paraliżujesz, dobrze, dasz radę, nie ma opcji, żeby to przeszło. Dół. Czy dół dostaje bęcki? Dostaje bęcki. Teraz tak, mam tutaj dwa paraliże tu, dwa paraliże tu, jeden na środku. Mógłbym dać jeszcze trzeci tutaj w takim razie. Wydaje mi się, że to jest takie dobre ustawienie, patrząc po tym, że są te freezery, nie freezery, te wszystkie jednostki, które wymagają tego, żeby używać tego. Jestem ciekaw, czy będzie akurat coś, co na przykład jest odporne na właśnie prąd i na przykład będzie trzeba robić lepsze rakiety. Tutaj walnijmy sobie w takim razie tym bobem. To zniszczyło. Zastanawiam się, czy tutaj sobie jeszcze jednego prądu nie dodam. Tak po prostu dla zasady. Nie, że wydaje mi się, że wymagane to jest, tylko tak po prostu dla zasady. Tak samo jak tutaj w to miejsce dodam sobie jednego jeszcze. Zaczniemy od góry. Ponieważ tam wydaje mi się, że dalej przychodzą te jednostki niewidzialne jeszcze na dole. Tu jest zdecydowanie więcej armii, które to wszystko niszczy. Tutaj dodamy sobie teraz samolot. Niech se polata. To sobie to niszczy tam. Pyk.
God damn it. Tyle nagle rakiet poleciało w jedno miejsce, że muszę teraz dodać w to miejsce znowu nowego, nowego prądziaka. A już myślałem, że będziemy sobie mogli dać jakąś bombę w to miejsce i będzie nam tutaj blokowało niektóre jednostki. No trudno, no trudno. Samolot w to miejsce. Tak to ma wyglądać. To ja chyba lepszą jeszcze jednostkę w takim razie, zamiast dać kolejnego prąda. Mhm. Tu zrobimy upgrade, tu puszczamy teraz rakiety. Wszystkie jednostki, które tam znikały nam, w sumie same zniknęły z ekranu. Dawaj, dawaj, dawaj. Moje to leczenie, w sumie tutaj muszę leczenie dodać. Czy to w ogóle będzie miało zasięg, żeby tego freezera wyleczyło? O, ja mogę naprawiać w ogóle jednostki samemu. To tego nie widziałem. Myślałem, że to jest... Nie wiem, co ja uważam, że to jest za przycisk w takim razie. Nie pytajcie, bo nie mam zielonego pojęcia. No przestańcie! Naprawiłem w ostatniej chwili. Dosłownie w ostatniej chwili to naprawiłem. Inaczej by zginęło. Holy shit. Zobaczmy czwórkę. Łapie, okej, okay, łapie, czyli dodajemy sobie to leczenie tu, w to miejsce. I to chyba będzie się z tym leczyło jeszcze. Więc powinno być całkiem spoko. Wiem, że już, jeżeli dotyka chociaż krawędzią, to też to leczy coś. Czyli będą się też na to patrzeć, zwracać uwagę. Bo często jest w grach tak, że dopóki nie jest przed całym obręby, to nie łapie. Czy tam jest, że musi do połowy być. Tutaj widać, że łapie nawet jak jest tylko mała krawędź. I puszczamy szybciej finałową falę, bo mogę, bo po prostu mogę i tyle. I nie będę się z nimi jakoś bawił w jakieś cackanie. Teraz tak, to trzeba będzie trzymać, tutaj trzymać rękę na pulsie, żeby mi tego nie zniszczyło. Pyk, leczenie. Tym razem się zdziwiliście, co? Że nagle jakieś leczonko wskoczyło. Nie dowiedzieli się, że odkryłem nową taktykę na nich. Czy jak paraliż jest włączony na leczenie, to wtedy leczenie nie działa? Czy to jest po prostu, że... Błędny paraliż? Bo wydaje mi się, że wszystko tak było leczone. A tu puśćmy, bo to, tam jest to wszelkie znikanie, z tym się nie chcę bawić. Tu puszczamy sobie kolejny samolocik. Mógłbym dać kolejną jednostkę, która by była prądem, ale czy to będzie... A, w sumie... Czemu bym tego nie zrobić? Skoro mogę, to czemu nie? Nawet dwa prądy dodam i będzie tutaj podwójnie slowowało i podwójnie atakowało tym większym damage'em, ponieważ jeżeli dobrze się orientuję, no to to dalej bije. Znaczy nie, no może niekoniecznie bije więcej niż normalne działko, ale ignoruje armor, więc zdecydowanie lepsze to na przykład niż jakbym miał zrobić karabin. To ja mogę puścić teraz sobie rakiety i zobaczcie, 10 życia. Czy będą 3 gwiazdki, czy będą 2? 3 gwiazdki! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. 3 gwiazdki, coś czego dawno nie widzieliśmy na tym kanale. Teraz w takim razie, skoro mam takie pieniądze, chcę sobie jeszcze bardziej chyba samoloty, chociaż nie wiem. Oj, 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 to jest w sumie teraz takie zastanawiające. Ewentualnie właśnie lasery. Skoro ma być tak dużo jednostek, które znikają, to mi się bardziej przyda. Zdecydowanie bardziej ze wszystkich. Znikające, slowujące, paraliżujące i które są kontrolowane tylko przez pioruny. A co my tam? Zrobimy w tym odcinku 2 levele. Okej, okay. Powiedziałem, że robimy 2 levele. I prawda jest taka, że robię tą chyba już jakąś 6. próbę i dalej nie jestem w stanie rozkminić więcej poprawnego ustawienia ten level. Jak na razie rekord to jest 8 fal, które były już na takim wyczerpaniu mojego psychicznego. Na moim wyczerpaniu psychicznym, nie oszukujmy się. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam zamiar zrobić teraz nową taktykę. To ja nie wiem, jak wyjdzie. Może być naprawdę jedna wielka tragedia, ale tak. Te dwa turety lecą na R. Dostałem instant upgrade'a. Potem tutaj dwa lasery, które też dostają instant upgrade'a. Na razie nie bawimy się w żadne leczenie. Potem robimy po turetku tu i turetku tu. To jest jako kanony. Mamy prawie jeszcze 2 działka. I te 2 działka dostaną miejsce tu oraz tu. Z tym, że jeden będzie miał fokus na puff czerwony, drugi będzie miał puff niebieski. Tylko i wyłącznie, żeby
w momencie, kiedy będą latały jednostki latające, żeby one nie niekoniecznie dostały od tego damage'a, ponieważ od tego mamy te działka. Czyli tutaj tak robimy to samo, puff niebieski i tu robimy puff czerwony. Te dwa działka, szczerze mówiąc, bym chciał, żeby miały możliwość fokusowania którejś ścieżki. Ale nie wiem, którą bardziej się opłaca. Jeżeli wybiorę czerwoną, to wtedy, jeżeli dojdzie do dalszego etapu, to niebieska będzie opluwana i nie będzie przez długi czas odkrywana przed jakieś jednostki, przez co nie będę mógł dostawać damage'u. Jeżeli zrobię sobie na niebieską, to w momencie, kiedy czerwone przejdą za daleko, to też nie będę miał na nich skupienia. Zaryzykuję i zrobię na późniejszą falę, znaczy na późniejszą linię, żeby był fokus. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo przynajmniej mam jakieś dziwne wrażenie, że ta taktyka może akurat zadziałać, niżej właśnie bawienie się w jakieś leczenie od początku i tak dalej. Zobaczymy. Zobaczymy. Mi się wydaje, czy te lasery w momencie po upgrade'u cały czas atakują. Chyba tak jest. Chyba tak jest, tylko że no z tymi tutaj działkami jest zdecydowanie trudniej. Są denerwujące. Teraz tak, trzeba uważać tutaj z naprawą, więc pilnuję, bo zaraz lecą te rakietki. Okej, okay, naprawiamy, chociaż tak czy będę mieć jakiś tam mniejszy, większy dostaniesz. Powiem wam szczerze, do tej pory za każdym razem w pierwszej fali traciłem życie. Więc taki efekt, jaki widzimy teraz, jest dla mnie naprawdę pozytywny. Teraz też nawet dobrze wyszło. W sensie musiałem użyć rakiet dla pewności, bo bałem się, że laser przecież nie zadziała. Ale ta zmiana lasera naprawdę wiele daje. To jest upgrade geniusza u mnie. I to i zazwyczaj w takich momentach pokazuję, że jestem geniuszem. Ale przyznaję się przed potem, że używałem jakiegoś walkthrough, żeby wiedzieć, jak mniej więcej ustawić. W tym wypadku serio nie. Jestem z siebie zadowolony strasznie. Leczenie, tak jak powiedziałem, trzeba dodać leczenie, ponieważ ten laser musi być przy życiu. On po prostu musi być, to nie jest kwestia takiego, że to może być przy życiu, to on musi być przy życiu. I ten laser też będzie musiał być przy życiu. Więc ciach. W razie to ładnie wygląda. Musimy zrobić drugie leczenie w to miejsce, bo wtedy te wszystkie kratki są więcej trzymane, oprócz tego działka tutaj. Ale to będzie wystarczająco mocno trzymane, mi się wydaje. To jest laser walnie jak co. Więc spokojnie to zginie, dokładnie. Tutaj walniemy sobie rakietami, super. Tutaj dajemy teraz właśnie to leczenie, ewentualnie mógłbym zrobić tak. O. Po prostu to może miejsce nie będę niekoniecznie wypełnię, a tak to działko będzie przynajmniej trzymane przy życiu. To ulepszymy, to ulepszymy. Wygląda znowu dobrze. Wygląda znowu dobrze. No to nie miało być, że przed tym upgrade miał powodować, że atakuje dwie jednostki naraz? Coś w tym stylu? To była jakąś dwójka napisana. Może jestem ślepy, albo może ja źle przeczytałem. Kto wie? Ja się mogę przyznać do błędu, jak co. Dodam sobie tutaj jedno działko i tu jedno działko. Wydaje mi się, że to są jakby takie potrzebne statystyki, które będą nam ratowały tyłek. Też fokus na niebieską, tutaj fokus na czerwoną. Musi być ten fokus na fali, zdecydowanie. Daj te niebieskie gówinka niszcz. Może zdążysz? Aj, zdążył! Pięknie! Ten jest obecnie zniszczony. Tutaj mogę użyć sobie rakiet, dla pewności. Dodamy teraz to miejsce odkrywacz. Ładnie trafiłeś, pięknie, naprawdę. Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj szybko rakietka, znaczy samolocik. Jednak to jest pierwsza chyba gra, która naprawdę opłaca się bardziej o wiele upgrade'y robić, niżeli robić ilość. Ciekawe, ciekawe. Pyk. Tutaj rakieta. Dobrze. Robimy sobie drugi odkrywacz w tym miejscu. Też oczywiście fokus na puff. Muszę tutaj leczenie zrobić.
Proszę się troszkę uspokoić, przestać to strzelić cały czas. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tu musimy ulepszyć. Znaczy uleczyć. Uleczenie. 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 Nie mogę strzelić żadnego działka. Każda stracona jednostka to jest potem dla mnie katastrofa. Dlatego muszę jak najszybciej inwestować tutaj w to leczenie. Mniej więcej gdzieś tu. Pyk. Walnijmy w to. Dawaj, W. Zniszczyć tego. Pierw go zniszczysz. Potem to, bo to wszystko będzie zanikało. Teraz w tego. I super, i super. I jesteśmy bezpieczni. Oj, 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 jesteśmy bezpieczni. Widzieliście, co tutaj właśnie stało. Pyk! Okej, okay, trzy. No, dobra, jedno życie mogę stracić, okej! Okay. Jedno życie! To jest najlepiej, mówię, jak dobrze do tej pory mi szło. W momencie, kiedy zrobiłem 8 fal, miałem 2 życia wtedy. Właśnie mniej więcej w ten sposób mnie zabiło, bo nie zauważyłem prawej fali. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Szkoda, że to nie postawiłem tego leczenia więcej gdzieś tu. Może by to łapało, więc tu, żeby to łapało. Tu tak kącikiem. Szybkie jednostki, teraz trzeba wyczekać. Uwaga! Bum! Idealnie, idealnie wyczekane. Aj! Nie zabiło tego? Tego też nie? Okej, okay, te szybkie jednostki nie chcę, tutaj przechodzą. Niech będzie, że im to wybaczę. Jakoś. Go, 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 go! Tu zróbmy fokus na niebieską. Albo jest leczący, oczywiście. Wszystko leczące nam tutaj zniszczył. No, tego już nie zabijecie, musicie się na tym skupić. Czy mam gdzieś potrzeby leczenia? Okej, okay, tu jest potrzeba leczenia. Zróbmy. Albo nie, tego zrobimy upgrade'a. Może. Albo nie, zróbmy tu jednak jednego jeszcze odkrywacza. Tak, jeden odkrywacz tutaj będzie jeszcze ważniejszy niż ten upgrade tutaj i dopiero potem zaupgrade'ujemy. Paw czerwony. Patrzcie, ktoś nie ma jakiegoś puffa narzuconego. Okej, okay, tym nie muszę narzucać puffa, bo on i tak nie ma zasięgu na to. A w latającej nocy nie atakuje. Patrzę, czy gdzieś na przykład rakiet nie będzie trzeba. Walnijmy tutaj po prostu rakiety, żeby troszeczkę o mnie było. Tam sobie gości przychodzi i myśli, że jest bezpieczny, ale nie będzie zaraz. Zaraz nie będzie bezpieczny. Dobrze to wychodzi, dobrze to wygląda, dobrze to wygląda. 6 stówek potrzebuję. Come on, come on, come on. Dobrze, pyk. Let's go. Trzeci ulepszony laser. Tutaj puścimy sobie samolot. Puszczamy rakiety, żeby przestały nam tam bombami strzelać. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Najpierw leczącego, leczącego, leczącego. To jest leczący? Które to są leczące? Nie, to jest znikający, to jest leczący. Chyba. Już się gubię, który leczy, a który znika. Potrzebuję rakiet na tą górną alejkę w takim razie. Bum. Bum. Tak jest, to był ten leczący. To jest znikający, to jest leczący, więc go w niego. Niech nie leczy, pajac. Gdzie kolejnego mógłbym zrobić? Chyba gdzieś tu. To będzie dobre miejsce. Bo tutaj też często przechodzą właśnie bez zauważenia, bez niczego, to będę mógł chociaż powstrzymać, jak go zaupgradujemy. Teraz potrzebujemy szybko niszczenie tego. Boom. Zrobiłem cię. Zrobiliśmy cię tam. Co przejdziesz z tym leczeniem niby? Haha, nie ma opcji. Nie ma opcji, tutaj trzeba wyleczyć. To jest jedyne miejsce, którego nie można wyleczyć w żaden inny sposób. Nie ma żadnej kostki, której mógłbym postawić to leczenie. To taki jeden taki większych problemów w tego levelu. Dawaj, dawaj tym piorunami. Okej, okay, leczenie.
Żeby go nie było, dziękuję. Na górze nie ma żadnego leczenia, więc tam się nie muszę aż tak skupiać. Chociaż czekam z rakietami, jak co? Czekam, jak co z rakietami. Właśnie to zniszczę, bo za dużo samolotów wypuści. Za dużo samolotów wypuści, wtedy byłaby tragedia. Zróbmy tego na wyższy poziom w takim razie. Nie tego na górze, a tego tu. Szybko latające jednostki musicie niszczyć, bo tego jest za dużo. Odlatuje tu już jeden. Zaczynamy tracić życia. Nie, 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 nie. Nie pozwalam teraz tego przegrać. Cholipka, 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 cholipka. Da się radę, da się radę, da się radę. Widzę, że tam tracimy życia, tracimy życia. Dwójka. Final wave. I dwójka. Upgrade od razu. R. I R. Da się radę, damy radę, damy radę, damy radę. Nie pozwalam sobie już na nic po prostu wejść. Na łeb. Nie, w tego, w tego, w tego, w tego, w tego. Dopóki jest jeden leczący. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tego fokus. Tu jeszcze niech jeden wejdzie, szybko. Musi tą dwójkę tutaj niszczyć się, dobrze. Leczące wychodzą. Boom. Tego leczącego szybko go. I wracacie do tego. I na tego. Góra tam przychodzi. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Go. Proszę. Nie teraz, nie teraz, nie wysłanie fali. Okej, mam rakiety. Cholera, tu jest dużo leczenia. Tam jest dużo leczenia, tego nie, ja tego nie wybronię. Nie wybronię tego, nie wybronię tego. Poczekaj, użyłem tam rakiety. Nie wierzę w to po prostu, nie wierzę. Okej, po naprawdę długich katorgach jestem już prawie na 13 fajcie, czyli na prawie final wave'ie. Jak widzicie, no pięknie to wygląda, ile lata tutaj mi jak się nazywa? Ile lata mi samolotów. Mamy 8 życia. W tym momencie wchodzi zaraz final wave. Wchodzi final, w sumie wszedł final wave. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Próbowałem polecieć teraz troszeczkę bezpieczniej z ilością rzeczy, bardziej w upgrade'y poleciałem. Zobaczymy, czy mi się to opłaci. Czy ja mam teraz jak najdłużej z używaniem rakiet na te wszystkie leczące pajace. Tutaj walniemy w to miejsce. Jak najdłużej czekałem, prawda? Jak najdłużej, oczywiście. Teraz tu jest leczący, więc na nim się od razu skupiam. Nie pozwalam teraz, aby te leczące typy się jakoś zestachowały i żeby leczyły mnie jakoś, znaczy żeby atakowały mnie jakąś dużą ilością leczących jednostek, bo potem się wiadomo, jak to skończy, nie odbije się w żaden sposób. Więc teraz, jak tylko widzę leczącego typa, od razu na niego atakuję. Od razu, pyk, widzę tutaj leczącego. Zmiana fokusu, nieważne, że są inne jednostki, trzeba to po prostu zlikwidować. Bo zobaczcie, że idą 3, więc od razu je wszystkie niszczymy. Wracajcie znowu do atakowania tego, czego chcecie. To znowu zniszczcie, bo to leczy. Okej, okay. Nie ma żadnej leczącej jednostki na ekranie, jak widzę. Powinniśmy być teraz naprawdę dobrej sytuacji na to, żeby to wygrać. Po 40 minutach gry trzeba wywiedzieć się tylko jedną próbę i teraz ten etap tutaj. Chyba mi się to w końcu uda. I naprawdę nie wiecie, jak jestem szczęśliwy. Nawet nie tylko z tego powodu, że ugrałem ten level. Tylko z tego powodu, że będę mógł pójść sobie coś zjeść. Bo wiem, że czeka na mnie obiad. Obiad, w sumie kolacja bardziej. Ale jedzenie po prostu. W końcu udało nam się to zrobić. Odpowiedź jest jasna na tę grę. W sumie nawet dwie. Nigdy więcej dwa levele w jednym odcinku. Jakość, ilość tutaj jest o wiele bardziej skuteczna i trzeba o tym będzie pamiętać. Dev Center, z racji, że teraz te lasery wygrały nam, mi się wydaje, że ja po prostu... Poczekajcie. Capable of finding up to 2 enemies at a time, dealing higher damage and slowing.
ciepło o tych dwóch graczy naraz? Bo trochę tego nie widziałem. Więc i Advanced AR to będzie nasz upgrade. I jutro będziemy bawić się na piku. Pojutrze najprawdopodobniej Cannibals Village. I na końcu Enemy Camp. Tak mi się wydaje, że jaka będzie kolejność, czyli jeszcze przynajmniej 3 odcinki z tej gry. Widzimy się jutro. O mój Boże, siemanko, peace, yo. Baby, I'm a bad boy, I might hurt you. I need a therapist and a perk too. I need cash flow, you fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.